Po chińsku byłoby ryj zamiast rej. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Widzimy się tutaj na kanale WTF Kloc, rozwijając skrót w ogóle to fajny kloc. I odpowiadamy sobie właśnie na to przed chwilą przeze mnie zadane pytanie, czy w ogóle to fajny kloc. Klocki Jin Ran, czyli chamska chińska podróba Lego, co nie mamy żadnych wątpliwości co do tego. Space Wars zamiast Star Wars oczywiście. Rey, no nie ma imienia, pewnie gdyby było to imię, żeby oczywiście mogło być przekręcone po chińsku, byłoby Ryj zamiast Rey. No cóż, moi drodzy, jak ryj się sprawdzi, to zaraz się okaże. Klocki Jin-Ran już u mnie na kanale były, jednak nie sprawdziły się zbyt dobrze. Wątpię, by to się zmieniło, jednak moi drodzy, za 3 zł nad morzem, gdy widziałem te klocki, mówię, nie mogę się oprzeć. A że ostatnio na wizerunek Rey jest po prostu szał w internetach, no to moi drodzy, otwierałem paczuszkę. Tak powinna się niby prezentować w środku, zaraz ocenimy, jak to wygląda, ocenimy również tutaj jakby oczywiście kloca. No co my tutaj mieliśmy? No oczywiście ja bardzo chciałem Grievousa z Grievousa, ale no nie było go. Tutaj za 3 zł mieć podróbkowego z Grievousa, wow, już to wygląda źle, moi drodzy, na opakowanku, także no zobaczymy, jak wygląda bez opakowanka w środku. Mamy karty, wow, mamy karty, przepraszam, mamy kartę, nie karty, karty, no super, po prostu nam się karty trafił, nie to, że no, wymięte, no ciężko będzie w ogóle tym posługiwać się, grać i tak dalej, ale powiedzmy, że jakimś cudem się to uda wyklepać, rozprostować. No Obi-Wan, no to nie jest może po roku w Rosji, ale chyba jak po roku w Warszawie, proszę, tutaj fryzurkę jakąś taką inną przybrał, ten miecz to sobie wręcz opiera na swoim ramieniu chyba, no nie boi się, moi drodzy, jakieś statystyki nawet ma ten Obi-Wan Kenobi, czerwona płachta, no super, jakby tak jedną nóżką chciał do Ligi Sprawiedliwych trochę dołączyć chyba, więc czerwona płachta. Space War, żeby nie było, jest oryginalna ten. Nic więcej tu już w środku nie mam absolutnie. Woreczek taki mięciuśki, taki aż dziwny. Taki strasznie nieklockowy. No ale cóż, moi drodzy, otwieramy sobie oczywiście. I to mówię, będzie szybki chyba osąd, bo wątpię, by klocki Jin-Ran poprawiły swą jakość. Ja już mówię, razy one były na pewno u mnie, jeszcze z Nexo Knights. Drugi raz chyba też gdzieś tam migł jeszcze, choć tu sobie nie dam ręki uciąć, ale wy już to wiecie, bo jeżeli były, no to zapewne pokazał wam się oczywiście odpowiedni w narożniku odnośnik, moi drodzy. Podstawka beznapisowa, pierwszy minus i myślę, że nie ostatni. Brak instrukcji, drugi minus, myślę, że nie ostatni. No ale jedźmy, moi drodzy, dalej. No jest jeden przezroczysty klocuszek. Spójrzcie, jaki zmutowany w stosunku do Lego. No taki, jakby mikroplusik nam się tu trafia. Nie wiem, co mam z tym, czekajcie, opakowanie wywaliłem, no i chyba niepotrzebnie, bo ono jest właśnie tutaj niezbędne. No nie jest jakaś to skomplikowana konstrukcja, natomiast sami spójrzmy, tutaj wszczepiamy to. Drugie, no taki przezroczysty klocek z Lego nie występuje, ale drugiego plusika mimo wszystko za to nie dam. Klocki tutaj, gdy wszczepiamy, trzymają się o dziwo dobrze, nawet ciutkę za mocno bym rzekł, bo teraz nie tarmoszę tak słabo, a to nie chce się wyrwać. Są przezroczyste w miarę ładne, nie mam jakichś brzydkich, specjalnie wykończę, oczywiście takie kropki się zdarzają, nie? No ale jak na podróbki, to moi drodzy, nie jest źle. Aha, przepraszam, bo to jeszcze w ogóle powinno stać tak. Natomiast, moi drodzy, kolejny minus jest taki, jesteśmy ukłamani, bo spójrzcie, tu mamy zaprezentowane na opakowaniu, jakoby no miał być napis na tym czymś, moi drodzy, miał być napis na tym czymś, więc pierwsze, jesteśmy okłamywani. Tak wygląda, jakbym konstrukcja, ale czy można nazwać to konstrukcją? No chyba, moi drodzy, zdecydowanie nie. To ciekawe, również w takim śmiesznym kolorze, bo to jest taki zielony generalnie. No ciekawy, ciekawy kolor. No i tutaj mamy cały stud shooter, tak zwany pistolet, których ja nienawidzę, ponieważ nienawidzę opcji bawialnych, tego typu opcji bawialnych, więc to raczej mojego wizerunku nie zmieni. No ale powiedzmy, sprawdźmy, działa? Działa, chociaż tak dziwnie, moi drodzy, powiedziałbym, szczela. Dziwnie szczela, czekajcie, jeszcze jedna próba. Tak dziwnie, troszkę jakby słabo w stosunku, bo Lego to faktycznie leci piu, 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 piu i nie ma tego. Tutaj no. Moi drodzy, trzeci ogromny minus, nie mamy w opakowaniu na stówę włosków. Czyli
To, że oni tu ją pokazują, nic nie oznacza, moi drodzy, no niestety. Wiecie, no 3 złote 3 złotymi. Ja myślę, że to na pewno w niektórych Chińczykach, bo to oczywiście jest określane indywidualnie przez Chińczyków, nie ma tego katalogowo ceny jakiejś. No kurczę, myślę, że drożej to by się w ogóle można wkurzyć, no jednak na te włoski. Tym bardziej, że dostajemy też dwie twarzyczki. Po co? Po co? Po co, moi drodzy? Czekajcie, ja jeszcze przeczepę ten wór. Gdzie jest ten wór? Gdzie jest? No czepę teraz... Czepę teraz ten wór, ale nie ma tu, moi drodzy, kompletnie nic. Rozglądam się wokół, sami widzicie, spójrzcie, w worze nie ma nic. No przykro mi, natomiast otrzymuję, mówię, tu taką postać. Nadruczki. No tutaj, kurczę, na ogonku jakieś zadrapanko. Tu góra nie jest jakoś źle. Pachnie takim chamskim nadrukiem, takim totalnie chamskim nadrukiem. Wcięcie w talii jakieś jest, ale patrzcie jak nieudolne, bo ten pas tutaj, kurczę, tak no to po tych bokach, no kurczę, wystaje tak, no ten nadruk, no niby okej, okay, ale nie okej. Okay. Pachnie jakby to było drukowane kilkanaście lat temu. Tu, spójrzmy, przód, no rzekłbym, że trochę lepiej, no przynajmniej się starano, bo spójrzcie, nie tylko pas jej posmarowano farbą, kolorkiem i tak dalej, ale również nóżki w miarę się tutaj starano. Ktoś chciał dobrze, a wyszło jak zawsze. No tutaj również taki chamski, no spójrzmy jak to wygląda, te pasy, no to wcięcie w talii, no wygląda to po prostu, moi drodzy, niezbyt dobrze. No i tutaj nie wiem, czy ten kolor na klacie miał być odzwierciedleniem kolory skóry twarzy, czy nie, nie wiem, ale moi drodzy, no nie wygląda to zbyt dobrze, nie będziemy się dobrze w ten sposób oszukiwać, że no nie wygląda to specjalnie, chociaż chcieli chyba by było dobrze, no, ale oczywiście nie oceniam tu chęci, tylko jak wyszło, aczkolwiek za te chęci minimalny plusik można dać jednak, moi drodzy. Rączki chodzą ok, ta zdecydowanie lżej niż no to już też klasyk podróbkowy, moi drodzy. Jedna rączka gratis, ale na co ona komu? No i maska, która tu w ogóle jest taka koloru złotego. Powinna być, wiecie, taka kaki, czy taka tany, jakby to powiedział kolor Lego. Tu jest złota, no i też takie trochę... No to jest fajnie, że mam taką na ta rękę z boku, no to jest okej, okay, fajny gadżet. No też jest tak nadrukowana, trochę niedbale. No i po prostu w tej masce wygląda chyba ta Rey troszkę jak takie dziwne UFO, bardziej niż jak ta Rey filmowa, bym powiedział. Dziwne UFO, coś tu się dziwnego stało, z tyłu trochę jak Ninjago. No do czegoś dziwnego tu zdecydowanie, moi drodzy, doszło. Odszpinamy jej stud shooter, który w ogóle, dobra, jakoś wszedł w ogóle. Ona tu powinna w ogóle pluć ogniem, jak na instrukcji, no a pluje raczej wodą, patrząc po kolorze tego studa. No moi drodzy, nie stanie na środku, tak jak na opakowaniu. Stanie, znaczy na opakowaniu też w sumie jest trochę z boku, w ogóle to jest inna podstawka. Moi drodzy, gotowy produkt wygląda tak. No i ocena, moi drodzy, ocena, czyli najważniejszy punkt. No nie jest zbyt dobrze, moi drodzy. Dostajemy inną podkładkę niż na opakowaniu. To może być złudnicze, że dostajemy włoski. Nie dostajemy. Nadruki niby chciały być dobre, aż zbyt dobre. Wolałbym jednak, żeby nie robili tego pasa. A nawet nogawek by nie robili, a skupili się na tym, by reszta była ładna. Bo tak pachnie jakimś, mówię, to jakieś maszynie sprzed 20 lat było robione chyba ten nadruk, takie mam wrażenie. No kolor maski to już pominę milczeniem. Tutaj ten element zupełnie zbędny, inna podkładka, brak instrukcji. No niestety więcej minusów niż plusów. Chociaż jako Jinran jest to chyba najlepszy Jinran, jakiego mam. Bo ten poprzedni był zdecydowanie bardziej chamski, moi drodzy. Ale nie jest po prostu dobrze, więc nie za specjalnie mogę wam te klocki polecić. Ale też nie dostaniecie raka, gdy znowu je kupicie. No są gorsze, po prostu są gorsze, bym rzekł. Więc jeżeli szukacie Rey za 3 złote, no to i nie dostaniecie. Ale i daleką siostrę, kuzynkę, bliźniaczkę mniej więcej już prędzej. No ale czy warto? Dzięki za kolejną wspólną recenzję. Widzimy się oczywiście wkrótce w kolejnych. Bye!